Witamy na wyjeździe na zgrupowanie. Witam pierwszego zawodnika. Dzień dobry, 7 rano. Diego Forlan, dzień dobry. Jak nastawienie przed wyjazdem, trenerze? Jest trener pierwszy. Ha, co zrobienie. Naprawdę, trener jest pierwszy dzisiaj. Ja już widzę samochody przecież. Ale nie, pierwszy. Tak? Tak, przed tym obozem. Jak wyglądamy, ale o co chodzi? Mentalnie. Przystojni? Mentalnie, przystojni to wiadomo. Sprawni i całkowicie elegancy. Pierwszy zawodnik był dzisiaj. Jaki zawodnik? No ale mówię, zawodnik w naszym konkursie, kto jest pierwszy. Trener, rozumiem, tak? Dzisiaj. A to może nie ja, wie pan? Dobrze, to życzę tylko powodzenia. Dziękujemy. Jedzie pan na obóz czy nie? Chciałby pan, ale no trudno. No, a pan jedzie, nie? Nie, Kajtek już tam jest. Kajtek, drodze, aha, tak. Ja jechał, bo chodził się do autobusu. No i Kajtek będzie odbierał chłopaków. No. Dobrze, to za rok pan może pojedzie. Może, oby. Ósma rano śniadanie i wyjazd do Krakowa na lotnisko. Dzięki. Pani Alo, idzie pani ulubienie. Tak? Gabryś? Idzie Gabryś? Pierwszy zawodnik dzisiaj. Gabryś, jak nastawienie przed wyjazdem? Idzie dobrze. Który to twój obóz w Piastem Gliwice? Czwarty. Ale pierwszy raz podchodzisz tak już naprawdę na komforcie, że będzie więcej tego grania, mam nadzieję, tak? Tego nikt nie wie. A powiedz mi, jak zobaczymy. Rozterka i rozstanie z rodziną? Dobrze, no już długo, gdzieś tam od małego się po klubach gdzieś tam włóczę, także rodzice przyzwyczajeni, ja przyzwyczajony, więc... Dobra. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Witam. Od dłuższego czasu już, tak? Tak, od 16 roku życia gdzieś tam wyjechałem już, także każdy przyzwyczajony. Dobrze. Taka praca. To co? Pierwszy wyjazd jako trener. Jakie to są w ogóle emocje, nastawienie, odczucia? Bez emocji. Bez emocji. Tak. Ja myślę, że to dużej różnicy nie ma. Jak byłeś w miarę dobrym piłkarzem, to będziesz dobrym trenerem. Dobrze. To co? Nastawienie bojowe. Bojowe i do pracy. Witaj! Jak nastawienie? No bardzo dobrze. Z rana, 7 rano to nie jest dobry termin, czy taki już optymalny? Najlepszy. Paulinko, 7:40 to dobra godzina, żeby zacząć pracę, tak? Tylko mi to powiedz. Najlepsze. Jesteś gotowa? Tak. Damian, będzie jakaś tęsknota? Przypuszczam, że tak, no 10 dni bez osób bliskich, nie? No na pewno, no ale mamy swoją robotę do wykonania i tyle. Cześć. Dzień dobry. Jednym zdaniem nastawienie przed tym wyjazdem. Bojowe? Bojowe. Zmęczony już tą pierwszą częścią obozu? Nie, jeszcze jest okej. Myślę, że pod koniec tego może być ciężko, ale wiadomo, na co jesteśmy nastawieni, na ciężką pracę, więc jesteśmy na to gotowi. Jest z nami kapitan Jakub Czerwiński. Jednym zdaniem, Kuba, nastawienie przed tym obozem. Jesteśmy nastawieni na pracę oczywiście. Lubicie wcześniej rano wstawać, panowie? Tak. Widzę. Jak nastawienie? Cześć. Dobrze. Przynajmniej tam będzie lepsza pogoda niż tutaj. Dzień dobry, panie kierowco. O której wyjazd na lotnisko do Krakowa? No, planowany z tego co wiem coś 8:15. Cześć, jakie nastawienie przed wyjazdem do Hiszpanii po raz kolejny? Pozytywne, jak zawsze. Pozytywne. To czego ci życzyć, Tomasz? Zdrowia. Zdrówka. Cześć. Cześć. Wyspany? Tak. Malinowski. Czy wy o tej godzinie lubicie wstawać i robić śniadania dla naszych piłkarzy? No, praca to praca, trzeba wszystko robić. Jest i strzelec pierwszej bramki w nowym roku, Kamil, jednym zdaniem, potrzebuję od ciebie jedno zdanie. Tylko. Patrz, jest 7 rano, ja jeszcze oczu nie otworzyłem. Dzień dobry. Hello. English Monday morning. How are we? How are you, English morning? I'm good. Ready for a little bit of sun, I think, to be honest. All good. Cześć, ty jedziesz do Hiszpanii? Idzie. Do Hiszpanii. Do Hiszpanii, do zadowolony? Jest zadowolony. Będzie słońce. Słońce, gorąco, bardzo dobrze. I dobry trening. Dobry trening. Jorge, good luck. Dzięki, do widzenia. Dalej to masz do domu, co rozum? 3 godziny. Trzy godziny. To do domu skoczysz na chwilę, tak? Pojedziesz do domu na chwilę? No, ja nie jedzie. Nie ma czasu? No. Grzegorz, dzień dobry, jak nastawienie o 7 rano? Bardzo pozytywne.
Jedziemy na obóz, nie? Pan trener, to... Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Dobry. Jak nastawienie? Ekipa gotowa, no. Ja o 7 rano tak samo, zawsze. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Wszystkiego dobrego. ¿Qué estás escuchando? ¿Czego słuchasz z rana? Muzyka. Pero qué música? Reggaeton. Reggaeton. Jak zdrowie, muszę zapytać. Dobrze, powoli, do przodu. Będziesz już tam mógł sobie normalnie trenować, czy raczej jeszcze tak? No myślę, że pierwszy raz na boisko się uda. Guten Morgen. Morning. Buenos dias. Buenos dias. Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry. Po co ci ta poduszka, dziku? Żeby się wygodnie spało. Gdzie? W autobusie czy w samolocie? Siema, witam się z tobą. Dzień dobry. Tu i tu. Dobrze, ale dziku. Tam, nie? Jakie nastawienie? Bojowe. Byłeś w Hiszpanii już? Byłem, no. Byłeś w Hiszpanii, to jeszcze za pierwszej kadencji. No to co ci życzyć? Zdrówka, nic więcej. Dzień dobry. Dzień dobry, are you ready? Jak się czujesz? Yeah, of course, of course. What you feel before this trip? Yeah, very good, I'm really looking forward. Train hard, but work hard in good conditions. 7 a.m. it's not a good option for you, or do you like? It's okay. Cześć chłopaki! Widziałem, że macie strasznie ciemne szyby w samochodzie. Dlaczego? Nie możemy powiedzieć. Dobrze. Nastawienie, Michael, przed obozem? Pozytywne. Czy byłem kiedyś w Hiszpanii? Tak. Byłem, ale w Barcelonie tylko. Okej, okay, no to pozwiedzasz trochę, ale taka prawda, ciężka praca. Obóz. Nie będzie czasu na... Obóz, więc tylko ciężka praca. Czego ci życzyć, Michał? Zdrowia przede wszystkim, mi się tak polecę klasycznie zdrowia. Będziesz tęsknił za rodziną, bliskimi? Oczywiście, no. Cały czas tęsknię, bo jestem poza domem daleko, więc cały czas tęsknię. Swoje trzeba zrobić. Dokładnie. Trzymaj się. Co tak szaleje jeszcze parkingu? Dzień dobry. Nie mogę się spóźnić. Nie mogę się spóźnić. Minuta mi została. To dlatego. Last minute. Last minute, look out your mobile phone. Don't crash it, please. It's the first and the last time. But is the screen okay? Huh? Is the screen okay? I have double glass. Sorry? I have double glass. Like a commercial, you know, I have double glass, yeah. No worries. Tiho, how do you feel? You will play some games or just normal training now? I want just to join the team and okay. To start doing full training with them. So I will be glad if I do this in Spain. So I think the pitches are good, the weather must be good. So I'm looking forward to it. Crossing the fingers. Yeah. And do you have better contact with the new coach because of this is sim? Neighbor, I mean, for your nationality. Yeah, he's from Serbia and the second coach is from Serbia, so I understand the language. I speak a little bit with our ex-Yugoslavian language, so it's. For communication, I can say that it's better. Hey! Cześć! Który to twój? Pięknie jest. Który to twój obóz? Mój? Z Piastem. Chłopie. Jak długo jest? Ile średnio jest obozu? Dwa, tak? Dwa na rok. Dwa, no to już... Ile to już jest? Ósmy sezon? Ósmy sezon. No to razy dwa. 16. No jestem. Co dzień jak co dzień. Czego życzysz? Ja się cieszę, ja lubię, ja bardzo lubię, bo mogę się skoncentrować na pracy jednej. Dokładnie. Wiesz, że mam ich kilka. Dokładnie. Mogę się na pracy skoncentrować, lubię, ciepełko, robota, z chłopakami przebywać, to jest pozytywne, tak? Co warto zjeść o 7 rano, żeby w samolocie nie tam nie podskakiwało za bardzo? Bardzo ciężkie pytanie, bo ja jestem bardzo mocno odmienny od większości tak? Edukacji, którą się w Polsce prowadzi. Czyli? Tłuszcze i białko. Tłuszcze i białko. Tak jest. Dobrze. A czym popić te tłuszcze i białko? No tak, wodą albo herbatką. Ciepłą herbatką. Albo kawą. Ostatnie słowo przed wylotem. Nic. Zdrówka, żeby było zdrówko, warunki będą, jedziemy pracować. Ciężko dobrze się przygotować na rundę wiosenną, wiemy o co gramy, o co walczymy, także idziemy pracować. Powiedz mi, z rodziną będziesz tęsknił bardzo, co? 10 dni rozłąki? Tak, bardzo. Czy odpocząć troszkę? Nie, będę bardzo tęsknił, ale nie jadę na wakacje, jadę pracować do Hiszpanii. Pozdrawiamy wszystkie rodziny piłkarzy. Pozdrawiamy. Dzięki, że jesteście. Czy ty już obudziłeś się, Kamil? Możesz coś powiedzieć od wyjazdu? Ostatnie słowo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pojedzone? Pojedzone. Dzień dobry. Do młodzieży czas należy. Dzień
jesteś. Dziku już taki nie młody, nie jest. Ja naprawdę cały czas młody. Cały czas młody, 2-4 lata, panie, młody tato. Na nią? Jest w posiadaniu, jeszcze nie wszyscy, ale za chwilę. Co jadłeś? Jajecznicu, chleb, masło, tak. Co do picia? Warzywa, do picia, wody. Z kamerą przy czole, dzień dobry! Dzień dobry, po raz kolejny. Bye bye. Do widzenia, panie dyrektorze. Do widzenia. Dobry. Mam piastowski plecak. Dobrze. Aha, zapomniałem się. Ja chodzę tędy. Buenos días. Gdzie plakietka? Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Amigos. Buenos días. Widzę, wy już po hiszpańsku ubrani. A jak? Buenos días. Stale, jak to się mówi. Siema. Siema. Cześć. Cześć, podróżny. Hello. Cześć. 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 I didn't saw you. Siemano. Jak tam? Podróż piękna. Cześć. Cześć. Jak się podoba palmy? Super fajne te pomarańcze. Nie, w Polsce nie mamy takich, w Polsce mamy gruszki, jabłka. To są pomarańcze. Są owoce, które rosną w Polsce. Co ty? Ja po prostu się nie ogoliłem. Fajnajcy, zobacz, jego fajnajcy. Kopię. Przed ciebie tylko. Pokaż to okrągłe, co to? Jak tam się wspomina z Hiszpanią? Z Hiszpanii? No. Masz trochę, nie? Jakieś strony, no ogólnie dobre, no. Pamiętam, jak opowiadałeś o Ibir, tak?
Eibar. Tam specyficzna pogoda, co? Było coś takiego. No na pewno nie tak jak tutaj, nie? No. Tam w lato jest praktycznie tak jak tutaj teraz. Aha. No ale ogólnie na pewno fajnie, nie? Fajne wspomnienia. Fajne miejsce do życia. Do grania przede wszystkim. Mhm. Pewnie liga gdzieś druga, jeśli chodzi o te europejskie po Premier League. Tak więc na pewno fajne doświadczenie. No i chyba ludzie też, nie? No, pozytywnie super, nastawieni super, do życia. Tak. Wszystkim. Otwarci, pomocni i no jak masz taką pogodę, no to nie można być negatywnym. No dokładnie. Dlatego na pewno fajne wspomnienie.